Cześć! Dzisiaj jestem w Konstancinie w parku. To jest bardzo duży park i bardzo ładny. I ma różne yy, strefy: bardziej uporządkowane, mniej uporządkowane, z jakimiś chodniczkami, z takim przystrzyżoną trawą. Ale ma też sporo takich obszarów, które są takie wiecie, półdzikie. I mam zamiar dzisiaj tutaj robić zdjęcia. Jest godzina 6.15. Słońce jeszcze jest za drzewami, ale już za chwilę będzie za tych drzew wychodziło. Ja tutaj czasem robię zdjęcia, więc tak mniej więcej wiem, jak to słońce się układa. Wiem też, że wcześniej przyjeżdżać nie ma sensu, no bo ono właśnie będzie za drzewami, będzie po prostu ciemno. Tutaj, jak widzicie, jest polana, są drzewa, są dwa łabędzie na jeziorku i właśnie teraz jak chciałam je nagrać to one wzięły i sobie odpłynęły więc ja nie wiem. I jeszcze czekam na tłońce. Czekam aż ono się jeszcze troszeczkę podniesie. Jest tutaj taki staw mały, dosyć fajnie wygląda, mimo że ja takich małych za bardzo nie lubię, bo one mają, są takie za bardzo dla mnie podtówkowate. Ale ten jakoś taki jest porośnięty, że są cały, dosyć fajnie to wygląda, chociaż teraz jak na to patrzę, to wcale nie jestem pewna, czy to jest staw, czy to czasem nie jest odnoga jeziorki. Bo ta rzeczka tutaj w Konstancinie, która przepływa przez ten park, to jest właśnie jeziorka. Tylko to jest taka jej bardziej ucywilizowana część. To jednak na pewno jest jeziorka. To nie są żadne stawy, to jest po prostu jeziorka i to wygląda fenomenalnie. Ciągle czekam na słońce, ale w oczekiwaniu podczas robienia badania terenu. Zrobię sobie parę zdjęć, bo z takim światłem też może być całkiem fajnie. Trochę się tutaj, w tym Konstancinie, w ostatnim czasie pozmieniało. Teren jest dużo bardziej uporządkowany niż z tego, co pamiętam z moich ostatnich wyjść. Jak tu byłam ostatnio, to i po tej stronie, i po tamtej stronie jeziorki y, dużo było takich terenów zupełnie dzikich, takich puszczonych samopas. Teraz one są. Rosnące tak niby swobodnie, ale jednak widać, że one są mocno uporządkowane. Będę teraz szła w tamtą stronę, bo tam są nowe pomosty. Ja na nich jeszcze nie byłam i jestem ciekawa, jak z nich Wyjdzie robienie zdjęć. Nie wiem, czy one są w takiej okolicy, która fotograficznie będzie ciekawa, ale zawsze to daje możliwość wyjścia tak bardziej w głąb tej całej zieleniny. No i są kładki. Tu jedna, tu druga. No nie są jakieś gigantyczne. Nie wiem, jak to do zdjęć się będzie nadawało, czy się to w ogóle nada do zdjęć. Zaraz zobaczę? No nie, w ogóle się to nie nadaje. Tu jest po prostu jezioro Trzcin. Fajnie jest, ale to jest super miejsce na zdjęcia zimą. Wówczas słońce wychodzące za drzew i kładące się po śniegu czy rozświetlające mgłę byłoby super. Mam kilka przemyśleń na temat yy, tej sesji dzisiejszej mojej. I najważniejsze przemyślenie jest takie, że ta okolica dla mnie jest troszeczkę za bardzo uporządkowana, za bardzo parkowa. Brakuje mi w tym takiej spontaniczności, trochę. Nie wiem, może przesadzam, ale zauważyłam, że kadrując wyszukuję takich obrazów, żeby zgubić tą parkowość, żeby to uporządkowanie gdzieś troszeczkę się rozluźniło. Nie wiem jak to wyjdzie potem na zdjęciach. Może to całkiem dobry efekt dać. Natomiast to co jest dla mnie takie może niekomfortowe, to to, że to nie do końca tak rezonuje ze mną, że ja szukając takich bardziej właśnie Swobodnych kadrów. Może niepotrzebnie pomijam takie rzeczy, które byłyby fajne, parkowe. No nie wiem, pójdę dalej i zobaczę, czy nie uda mi się znaleźć czegoś takiego właśnie bardziej swobodnego. Tutaj jest takie miejsce, które zazwyczaj fotografuję, jak robię zdjęcia w Konstancinie. Chyba właściwie zawsze robiłam y, jemu zdjęcia. Jest. Dzisiaj jest tak, powiedziałabym średnio, bo nie budują się plany. Wszystko jest rozświetlone jednorodnie i te plany tutaj zupełnie nie powstają. Co prawda są fajne smugi światła i cienia, ale nie wiem, czy one będą dobrze widoczne. Przy mgle. Kiedy ten Cypel jest tutaj wyizolowany od reszty krajobrazu, wygląda to fenomenalnie. Zobaczymy, jak pójdzie dziś. Wydawało mi się, że już jest taka jesień, jesień, że oprócz tego, że jest trochę żółtych liści na drzewach, to przede wszystkim, że będzie ich mniej. Natomiast teraz, jak robię zdjęcia, to widzę, że jednak jest gęstwina że tych liści, jest bardzo dużo. I nie ma te kształty wszystkich roślin, które rosną jedno obok, drugie, obok drugiego, zlewają się w jedną formę. Nie ma tego rozdzielenia pomiędzy nimi. Nie wiem, czy to dlatego, że w tym roku takie ciepłe lato było, czy z jakiegoś innego powodu, ale cały czas ta roślinność jest taka właśnie bujna bardzo. Próbuję na różne sposoby ogarnąć widok z rozświetlonymi drzewami, z rozświetlonymi słońcem na półwyspie takim, bo to nie jest wysepka, tylko taki półwysep. Próbuję z jednej strony, z drugiej, z trzeciej, z piątej. Yy, próbuję też na różnych yy, ogniskowych. Chciałabym nie poddać się tak łatwo, ale zwalczyć tą taką pocztówkowatość. Nie wiem jeszcze jak to zrobić. Na razie robię sobie różne kadry. Może później w Photoshopie jeszcze troszeczkę jakoś do tego i też inaczej podejdę, ale no wiecie, no nie można się tak poddawać, przecież, nie? No dobra, poddaję się. Im wyżej jest słońce, tym tutaj jest gorzej. Niestety nie ma planów, nie ma rozdzielenia elementów. Takie słońce jest cudowne w zimie późną jesienią, latem chyba wolałabym zachmurzenie nawet. Kiedy w zimie zrobiłam tutaj super, super, super piękne zdjęcia. Ale dzisiaj to słońce widzę, że jednak nie. Tutaj jest super świetne miejsce. Jest woda, która gdzieś tam zawija. Z boku wyrastają różnego rodzaju rośliny. Tutaj są drzewa w bardzo fajny sposób obrośnięte różnymi roślinami. To znaczy bluszczem chyba. Chyba to jest bluszcz, o ile dobrze widzę. A tam z tyłu kłada się słońce w takie smugi. Bardzo ładnie to wygląda. Na froncie jest woda. Które odbijają się drzewa, a dalej rzęsa zielona, więc ta woda jest też zróżnicowana. Ja tutaj robiłam zdjęcia wiele razy i nigdy mi nie wyszły. Nie wiem na czym to polega. Jak na to patrzę, to wydaje mi się to super, a na zdjęciach nie wygląda to dobrze. Może dzisiaj mi się uda, liczę na to bardzo, że dzisiaj będzie ten pierwszy raz, bo jest dużo, bardzo. Liści. Być może, że właśnie ta ilość tej zieleniny na drzewach tym razem okaże się zbawienna. Być może to miejsce wychodzi dobrze właśnie wtedy, kiedy tych liści jest dużo. Dokładnie w tym miejscu robiłam już zdjęcia. To była zima, nie, liście były. To nie mogła być zima. Może to był listopad? No w każdym razie były liście, ale na drzewach, ale było bardzo zimno. Bo pamiętam, że strasznie przemarzłam wtedy. No i to był dzień, oczywiście świt, dzień z mgłami. I tutaj wszędzie unosiły się wielkie, gigantyczne mgły. I to było naprawdę super. I zobaczcie teraz, jaka to jest różnica. Zdjęcia robione latem czy wczesną jesienią, kiedy są liście, kiedy jest ciepło, ale przede wszystkim nie mam mgły i wtedy, kiedy pojawia się mgła, zupełnie inna sytuacja to jest. Tutaj mam fajny teraz krajobraz. Strasznie podoba mi się w nim to, że są te odbicia na wodzie, takie no, intensywne, dużo ich jest, a jednocześnie po drugiej stronie, na drugim brzegu, są też dosyć mocne rozświetlenia. Jedyne, co trochę mnie martwi, to żeby nie uzyskać takiego obrazu, że są same czarne kontury i jakieś jaśniejsze elementy w tle. Oko ludzkie widzi inaczej wszystko niż aparat, ja nie widzę żadnych konturów, ja widzę dużo szczegółów, widzę też bliki. Chciałabym, żeby aparat też tak postrzegał rzeczywistość, no ale tak nie jest. Być może będę musiała trochę w Photoshopie zaingerować w ten obraz, żeby odzyskać z cieni detale, no ale właśnie, chciałabym go doprowadzić do takiego stanu, jaki widzę ja. A nie jaki widzi aparat, nie tak jak to rejestruje aparat. Wydaje mi się, że to jest do zrobienia. Na razie, przede wszystkim zrobię kilka zdjęć tutaj. Zrobię z niskiej perspektywy, chyba głównie z niższej takiej perspektywy. Słońce jest coraz wyżej, a ja znajduję kolejne fajne kadry. To, co jest tutaj za mną, czyli takie uschnięte drzewa pomiędzy normalną roślinnością, tam dalej są bardzo podobne. One też są dosyć ciekawie poukładane, ale mimo wszystko wydaje mi się, że to nie jest ten moment, kiedy one najlepiej wyglądają. One potrzebują chyba innej pogody. Im jest potrzebny mgła może, może deszcz, może zupełnie poranne słońce, może zupełnie zachodzące słońce. Jeszcze tego nie przemyślałam do końca. Zastanowię się nad tym domu, jak przejrzę te zdjęcia, które zrobiłam, bo oczywiście zrobiłam trochę zdjęć tutaj. Jak je przejdę, to przejrzę, to pewnie będę miała jakieś wnioski. Na razie jestem taka lekko zdezorientowana w tym temacie. Na pewno tutaj wrócę o innej porze roku i być może też nie, chyba o świcie będzie najlepiej. Albo może o zachodzie słońca. Też to jeszcze przemyśl. Idę już w stronę samochodu, ale oczywiście wiadomo, jak się wraca, sytuacja na niebie się zmienia, więc też zmienia się potencjał fotograficzny. Kiedy szłam w tamtą stronę, to miejsce w ogóle mnie nie zainteresowało. A w tej chwili, kiedy słońce już jest dosyć wysoko. Światło pada pod zupełnie innym kątem, i zrobiły się bardzo ciekawe układy warstwowe. Pierwszy plan z tych tutaj drzew, potem trochę woda, potem kolejny plan, potem gdzieś tam coś jeszcze w tle się dzieje. A do tego wszystkiego jeszcze plamy ze światła. Więc naprawdę warto zatrzymać się tutaj, żeby to ładnie chwycić. Nie wiem. Czy to nie będzie znowu zbyt pocztówkowe? Ja cały dzień dzisiaj powtarzam o tej pocztówce i o tym, że się boję tej pocztówkowości. No, ale wiecie, no co zrobić? No boję się. No cały czas się boję. Cały czas, jak robię zdjęcia, odczuwam strach wewnętrzny, że wyjdą mi pocztówki. Na dzisiaj będę kończyła zdjęcia, sporo ich zrobiłam, chociaż mam cały czas poczucie, że to jest jednak takie bardzo pocztówkowe. Przeszkadza mi to, boli mnie to, ale może na poziomie edycji uda mi się jakoś tą pocztówkowość zrzucić jakoś się jej pozbyć i spowodować, żeby były one bardziej. Jeszcze nie wiem jakie bardziej, ale. O bo one same mnie pociągną. One mi pokażą, w którą stronę chcą iść. Ale w każdym razie, żeby nabrały jakiegoś charakteru innego niż pocztówka. A ja się z Wami żegnam. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. I do następnego razu. Pa!